What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Wracamy do Siniawy, do przerwy. Gospodarze Soku prowadzą, przepraszam, przegrywają oczywiście z Wieczystą 1-0. Prowadzi zespół Sławomira Peszki po golu w końcówce pierwszej połowy Denysa Faworowa z rzutu karnego. No i zobaczymy, jak w drugiej połowie poradzą sobie zawodnicy Sokoła. Myślę, że tutaj pomału muszą włączyć ten plan B, a więc znaleźć jakiś sposób na to, by strzelić gola po prostu rywalowi. Nie ma tu już czego bronić. Wieczysta przez dłuższą część pierwszej połowy biła po prostu głową w mur. Były sytuacje, przede wszystkim miał je Fidziukiewicz, ale no nie mógł znaleźć sposobu na Syryka. Ostatecznie w końcówce pierwszej połowy, no kontrowersyjna w mojej opinii decyzja sędziego, bo po prostu ten kontakt Czajkowskiego z Łysiakiem był delikatny, raczej z takich z gatunku normalnych po prostu kontaktów, no to jest piłka nożna, sport kontaktowy. Gdzieś tam Czajkowski położył ręce na plecach Łysiaka, lecz to był kontakt, który mógł spowodować taki upadek, no śmiem wątpić. Dodał też od siebie na pewno zawodnik Kotwicy Kołobrzeg. No i mamy tutaj podsumowanie wyniku, 43. minuta, Faworów jako jedyny póki co znalazł drogę do siatki. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny w sam środek bramki. Nie kombinował. Gra z numerem 45. No i składy na Państwa ekranach. Myślę, że nie będę ich przedstawiał. Lecą nazwiska u dołu ekranu. Druga połowa bez zmian, więc tutaj nie mamy żadnych nowości. Były sytuacje też dla zespołu Sokoła, przede wszystkim oczywiście Kwaczerelliszwili raz z rzutu wolnego chciał zaskoczyć Sapielaka. Była też taka sytuacja, gdzie wyszedł na naprawdę dogodną pozycję gracz z gruzińskim paszportem, ale zwlekał zbyt długo z oddaniem strzału. Ale tak jak mówiłem, pod koniec pierwszej połowy, no myślę, że Sokół tutaj z pewnością nie złoży broni. Teraz będzie szansa dla Kwaczerelliszwilego na strzał z praktycznie 17 metrów. To będzie naprawdę bardzo dobra sytuacja. No tutaj mamy powtórkę tego przewinienia na rzut karny. Pozycja lepsza, mam wrażenie, dla zawodnika prawonożnego, ale czy Kwaczerelliszwili odda komuś piłkę? Śmiem twierdzić, że nie, że sam weźmie na siebie odpowiedzialność. No i zobaczmy, 47. minuta, szansa dla gospodarzy na błyskawiczne wyrównanie po przerwie. Kwaczerelliszwili w mur, jeszcze będzie szansa na poprawkę, nic z tego. Nieudany ten strzał, dobrze też zareagowali zawodnicy w murze, nie było tam przerwy, nie było tam miejsca na to, by ta piłka przeszła i gdzieś zaskoczyła Błażeja Sapielaka. Ale Sokół też nie ma nic do stracenia. Umówmy się, że tutaj porażka z Wieczystą to jest poniekąd wkalkulowana. Myślę, że to może być taki aspekt, który tutaj cień nadziei dla Sokoła da, no bo umówmy się, Wieczysta, jeżeli nie strzeli drugiego, trzeciego gola, ten mecz nie będzie zamknięty, no to tutaj wciąż wszystko może się wydarzyć. To jest tylko jedna bramka, to jest moment nieuwagi. No a tutaj będę ciągle o tym powtarzał, ale być może w końcu przyjdzie taki moment, że to gdzieś tam się ziści o tym polu bramkowym, bo to naprawdę nie jest łatwe. Momentami widzieliśmy chociażby tą sytuację, gdy piłka skoczyła Syrykowi w pierwszej połowie. No i tutaj Sapielak, gdy będzie niepokojony jakimiś strzałami, zobaczymy, jak będzie sobie radził. No bo wspominałem, że ta piątka na drugiej połowie zdecydowanie lepsza. To są takie detale, to są może rzeczy, na które się nie zwraca większej uwagi, bo też się bagatelizuje, no często się mówi, czy też mówiło gdzieś tam trenerze starszej daty, że zły baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, ale no, piłka na szczęście poszła do przodu, mentalność również i zdajemy sobie wszyscy sprawę, że takie detale po prostu tworzą ten sport.
i czasami decydują o wyniku. Teraz kwaczrelisz chwili, czy będzie szansa, by uderzyć od razu. Potrajają tego zawodnika. Gracze wieczyste zdają sobie sprawę z tego, że to jest największe zagrożenie, że to jest zawodnik, który może tutaj przechylić szale i zrobić coś w polu karnym, czy też przed nim naprawdę groźnego. Zobaczmy tutaj, ten strzał trafił w Michała Pazdana i po tym uderzeniu Pawła Oziębły będzie rzut rożny dla gospodarzy. Ale początek drugiej połowy naprawdę niezły w wykonaniu Sokoła. Widać, że tutaj z mocnym nastawieniem na zdobycie gola wyszli podopieczni Roberta Chmury na drugie 45 minut. Te pierwsze 5 minut drugiej części spotkania pod ich dyktando. Sporo ciekawych spotkań. No i teraz Fidziukiewicz. To będzie żółta kartka, przynajmniej być powinna, bo pracował łokciem napastnik wieczystej. Czarni Połaniec wczoraj wygrali z Orlentami 3-1. Wiślanie zremisowali Zawią 1-1. Podhale przegrywa z Wisłoką 2-1. Siarka pokonuje Krzot 2-0. Starachowice remisuje z Podlasiem. Świdniczanka wygrywa z Unią Tarnów. Tak wyglądały wyniki wczorajszych spotkań. W piątek Garbarnia wygrała z Chełmianką 2-1 i Wiązownica wygrywa w Krośnie. Bardzo ważne spotkanie drużyn z dołu tabeli. Tutaj zobaczmy jeszcze raz. O, no proszę Państwa, no to jest dla mnie co najmniej żółta kartka dla Fidziukiewicza. Jeśli mógłbym prosić jeszcze raz powtórkę tej sytuacji, chciałbym to przeanalizować pod kątem nawet czerwonej kartki. Żółta to jest minimum, a sędzia napomnienia Fidziukiewiczowi nie pokazał. Teraz przegłówkowana piłka Żywiec. Żywiec, czy będzie 2-0? Nie ma! Sirek broni, ale świetna interwencja bramkarza Sokoła. No, jest jednym z bohaterów. Wybronił dzisiaj już taką sytuację Fidziukiewiczowi. No, dobrze dzisiaj się spisuje. Dali się złapać owe własne sidła, można powiedzieć, zawodnicy Sokoła. Dłuższa piłka, bez jakiejś kombinacji. No i szansa teraz po rzucie rożnym. Pietrzak. Dobre dośrodkowanie! Nie ma gola, no niesamowite. Ależ tutaj przestrzelił Pazdan chyba w tej sytuacji. No świetna sytuacja teraz, świetna szansa na podwyższenie prowadzenia dla gości. Tak, to chyba Michał Pazdan, zobaczymy to na pewno jeszcze raz. Bardzo dobre to dośrodkowanie Pietrzaka, mocno bita piłka w punkt. Tak, to Michał Pazdan, no zbił to wzorowo. Jeszcze tutaj Fidziukiewicz nie zdążył. Zabrakło dosłownie kilka centymetrów Michałowi Fidziukiewiczowi, by wepchnąć piłkę do bramki. No i 2-0 to byłaby już co najmniej dobra zaliczka. Tutaj mamy kolejne przewinienia, jest nerwowo, coraz bardziej nerwowo się robi na stadionie w Sieniawie.
No tutaj też Michał Pazdan. Nie wiem, czy został napomniany żółtą kartką, czy też nie. Dziwne te decyzje sędziego, powiem szczerze. Bo tutaj i za ten łokieć Fidziukiewicza, i chyba za ten faul Pazdana powinny być kartki. 55. minuta. Rzut wolny dla Sokoła. Jeszcze tutaj. Próba kiełbasy. Fidziukiewicz. Teraz dobra ta akcja Wieczystej. Szansa na 2-0 broni Siryk. No ależ dzisiaj ma dzień. Naprawdę świetnych interwencji bramkarz Sokoła. Otrzymał swój zespół w meczu. Świetne, to uruchamiające podanie Mulena, wycofanie też bardzo dobre, tutaj trochę pecha mieli zawodnicy Sokoła, bo wracający do defensywy zawodnik po prostu podskoczył nad piłką, no tak się niefortunnie zdarzyło i dzięki temu nadarzyła się ta szansa na uderzenie. Gdyby nie podskoczył, to zapewne po prostu by tą piłkę wybił gdzieś na rzut rożny. Gracz Sokoła, no tak, to świetna kolejna interwencja Siryka. No jeśli tutaj jego zespół zdobędzie jakiś punkt, to na pewno będzie duża zasługa bramkarza. Sędziuje dzisiejsze spotkanie Łukasz Szczółko z Lublina, Artur Piórkowski, Paweł Szymański na liniach. No, musi też uważać Góralski, bo ma na swoim koncie żółtą kartkę. O, teraz, no to co o czym mówiłem, a więc to pole bramkowe w ostatniej chwili, mam wrażenie, Sapiela kopnął tą piłkę, gdy ta jeszcze była na trawie. Gdyby wpadła w pole bramkowe, to kto wie, być może taka sytuacja jak kiedyś Artur Borus w meczu z Irlandią. Naprawdę, piłka lubi płatać figle czasami na tych boiskach w niższych ligach. Nie tylko w sumie, bo nawet na tych idealnych płytach w Lidze Angielskiej czy Lidze Mistrzów czasami piłka przecież też skacze. Nie zachowuje się jak na stole bilardowym. No i tutaj Sapielak dobrze zrobił, że w ostatniej chwili właśnie jeszcze kopnął piłkę, gdy ta leciała w miarę w kontrolowany sposób. Starają się, mam wrażenie, teraz nieco uspokoić sytuację gracze trenera Sławomira Peszki. Utrzymać się dłużej przy piłce, wytrącić argumenty jakiekolwiek gospodarzom.
jeśli chodzi o grę w ofensywie. Kolejna piłka za plecy obrońców Sokoła. Poszukiwany Fidziukiewicz w polu karnym. Płaskie wstrzelenie, ale nie dociera do adresata. Teraz w drugie tempo. Jeszcze odskoczyła mu piłka. Paczreliż Filip już się rozgląda, jak tą akcję rozprowadzić. Kiełbasa ma trochę miejsca. Ojej, ale kopnięty przez Góralskiego. No, chciałbym to zobaczyć jeszcze raz. No, przecież Jacek Góralski ma żółtą kartkę na swoim koncie. No, zobaczmy jeszcze raz, bo mam wrażenie, że tutaj było kopnięcie w nogę Kiełbasy. No, zobaczmy to na zwolnionym tempie. Wraca Jacek Góralski. No, to jest ewidentna żółta kartka dla Góralskiego. No proszę Państwa, nie wiem, nie rozumiem tych decyzji. Sędzia tutaj w ogóle chyba nie odgwizdał faulu. No, nie rozumiem tego, powiem szczerze. Dziwne te decyzje sędziego dzisiaj. No. Niezrozumiała dla mnie ta decyzja o braku kartki. Fidziukiewicz. Żywec jest przed szesnastką. Fidziukiewicz na spalonym. Złamana ta linia, ale przez Fidziukiewicza, ale też dobre zachowanie obrońców Sokoła, którzy w porę wyszli. Zobaczmy, teraz szansa dla gospodarzy. Piłka w pole karne, zamknięcie Kiełbasy, ale jeszcze też wyskoczył przed nim Pietrzak i nie ma za bardzo z czego uderzyć. Zmylony nieco zawodnik Sokoła. Zobaczmy to jeszcze raz. Tak, przestraszył się troszeczkę zawodnik Sokoła. Dziękujemy również wszystkim kibicom, którzy wykupili dostęp do tej transmisji. Myślę, że w przyjemny sposób spędzamy wspólnie to niedzielne popołudnie. Wpłaty, których Państwo dokonują, też pozwalają rozwijać telewizje klubowe i te, które współpracują z klubami, tworząc relacje, materiały z dnia meczowego. Także serdecznie jeszcze raz Państwu dziękujemy. Myślę, że też transmisja naprawdę w dobrej jakości, z komentarzem tutaj naprawdę jest też co oglądać na boisku, bo dzieje nam się, emocje coraz większe. I myślę, że im bliżej końca tego spotkania, no to będziemy tych emocji mieć coraz, jeżeli taki wynik będzie się utrzymywał. Bo Sokół wcale nie ma zamiaru tutaj czekać na cud, tylko bierze sprawy w swoje ręce i mam wrażenie, że to spotkanie w drugiej połowie się mocno wyrównało. W pierwszej połowie jednak większą przewagę miała Wieczysta, więcej tych sytuacji. No i też powiem szczerze, nie chcę tutaj używać dużych słów, ale no i ten rzut karny, i te trzy sytuacje praktycznie z kartkami. Wcześniej dla Pazdana, dla Fidziukiewicza i teraz przede wszystkim ta Góralskiego, no to moim zdaniem ma duży wpływ na przebieg tego spotkania. No gdyby Wieczysta tutaj grała w dziesiątkę, to naprawdę
musieliby się wspiąć na wyżyny w ostatnich 28-9 minutach, nawet więcej, bo to było przecież kilka minut temu. Ostatnie pół godziny, można powiedzieć, grałaby Wieczysta w niedowadze, no i to mogłoby naprawdę wpłynąć na przebieg tego spotkania. No, dziwne te decyzje, na pewno będzie możliwość przeanalizowania sobie gdzieś tam po meczu. No ale sędzia z Lublina dzisiaj w mojej opinii no nie prezentuje najwyższego możliwego poziomu. Sapielak. Mule. A świetne teraz. Świetne przecięcie tej piłki w środkowej strefie przez Mikołaja Jerza. Łysiak. Za mocno. Nie siedzą dzisiaj na nodze te uderzenia. Doświadczonemu zawodnikowi z numerem 29. Mamy zmiany w zespole Wieczystej. Torres, Zagóralskiego, a także Łukasz Pietras. Wchodzi na murawę, bardziej Pietras z Zagóralskiego, oczywiście biorąc pod uwagę tak pozycję, no i tutaj ta zmiana też 1-1, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, a więc Torres za zmęczonego Fidziukiewicza. No zostawił sporo zdrowia Michał Fidziukiewicz na pewno na placu, aczkolwiek no myślę, że średnio może być zadowolony z tego spotkania, bo tych sytuacji miał kilka, ale ostatecznie piłki do bramki nie skierował. Dyskutuje Pietrzak teraz z Pazdanem. Ale o co ma pretensje Michał Pazdan? Nie za bardzo rozumiem. Do sędziego chyba asystenta. Tutaj na grafice delikatny błąd. Nalepka i kulon. Tej zmiany nie było. Teraz Żywec lewą stroną, ale świetna interwencja Dawida Więckowskiego. Całkiem pewny dzisiaj jest w tych akcjach defensywnych gracz z numerem 23. Pietrzak, całto do Żywca. Teraz sędzia gwizdnął faul za taki delikatny kontakt. A wcześniej, gdy Góralski wyciął z trawą kiełbasę, no to faulu nie było. No dziwne, powiem szczerze, to sędziowanie. Ciekawie nam się zapowiada to ostatnie 20 kilka minut meczu. Myślę, że na pewno warto to spotkanie oglądać do końca. No z perspektywy takiego bezstronnego widza to dobrze, że Wieczysta tutaj nie wbiła kilku goli więcej, bo tak jak mówię, no te ostatnie minuty zapowiadają nam się naprawdę bardzo ciekawie. Cóż, będzie coraz więcej tych sił rzucał do przodu. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą, jeśli chodzi o taką może bardziej skomasowaną defensywę gracze Sławomira Peszki. No bo oni wiadomo, nie przyzwyczajeni są do prowadzenia gry, ale też po to zapewne wpuszczony Łukasz Pietras, doświadczony zawodnik, między innymi w przyszłości Garbarnia czy Stalowa Wola. Teraz właśnie przy piłce gracze z numerem 90, po to wprowadzone na boisko, by nieco wprowadzić spokoju. Jest to też zawodnik bardzo dobrze odbierający piłkę, więc
No, przeważnie. Może o tym za momencik. Teraz uderzenie ze środka boiska, około 20 metrów Mulena, no ale to było podanie raczej do Siryka. Jeśli chodzi o Pietrasa, tylko kończąc ten wątek, no to tutaj myślę, że głównie na to postawił nacisk trener Sławomir Peszko, by popracował mocno w środkowej strefie Łukasz Pietras i nie dał spokoju graczom Sokoła w tych próbach dotarcia przed bramkę. Teraz Pietras niedokładnie głową. Niezmordowany Sebastian Kwaczerelisz-Fili, no ale naprawdę dobrze się prezentuje ten zawodnik. Powiem szczerze, że ja się nie zdziwię, jak w zimie jakiś klub chociażby drugiej ligi wyciągnie tego zawodnika, bo takich graczy się potrzebuje z reguły z przodu. Teraz faul na Łysiaku, złe to zagranie Sokoła, już gra wznowiona. Troszeczkę sobie zrobili teraz kłopot gracze Sokoła w defensywie, ale kończy się to wszystko rzutem rożnym. No Siryk, spójrzmy. Przyjął sobie piłkę do lewej nogi. No to nie jest pierwsze jego takie nie najlepsze zagranie. Musi popracować nad tym elementem Siryk, bo jeśli chodzi o warunki na linii i te interwencje takie w sytuacjach 1 na 1, no to powiem szczerze, świetnie wygląda ten bramkarz. No ale zawsze jest coś do poprawy. Trzeba te szczególne elementy szlifować. Żywec, niedokładnie, też strzały dzisiaj zawodników wieczystej jest z większej odległości, powiem szczerze, słabe, bardzo rzadko lecące gdzieś nawet w okolice światła bramki, już nie mówiąc o strzałach celnych, czy to Łysiak w pierwszej połowie, czy to Żywec, no to naprawdę Muleo chyba też jeszcze próbował w pierwszej połowie, no daleko, daleko od celu. Widzimy jeszcze dwóch zawodników Sokoła, rozgrzewa się za linią końcową. Kończąc jeszcze wątek potencjalnego wyciągnięcia Sebastiana Kwaczerelisz-Filego, no to wysoki, lewonożny zawodnik ofensywny. Widać, że walczy też o główki, o górne piłki. Pietrzak teraz. Dośrodkowanie. No i kończąc temat właśnie polskiego Gruzina, czy też gruzińskiego Polaka, to nie zdziwię się, jak będzie transfer w zimie teraz do granie. Do środka pola karnego, ale radzi sobie zespół Sokoła. Dobrą organizacją, dobrym ustawieniem. Też mają troszeczkę szczęścia dzisiaj gospodarze. Ale to szczęście oczywiście jest potrzebne. Faul teraz wracającego Torresa. No i będzie stały fragment gry kolejny dla gospodarzy z odległości około 35-7 metrów od bramki Błażeja Sapielaka. No tak, wzięty w kleszcze zawodnik Sokoła i będzie dośrodkowywał Ukrainiec Batuszyn, a faulowany w tej sytuacji Jan Rus. Już gra wznowiona, taka cięta piłka na dalszy słupek. Dośrodkowuje Kiełbasa! No i tutaj był Damian Skała nabiegający na tą piłkę, no i chwyta się teraz za czoło Skała, bo to wszystko było w tempo, to wszystko miało sens, no i naszedł Skała na tą piłkę naprawdę w taki sposób intensywny, mocny, dynamiczny. Gdyby trafił w światło bramki, to naprawdę mogłoby tutaj być bardzo groźnie. No jest to zawodnik, mówię o Damianie Skale, który no może nie jest wirtuozem techniki, może nie jest to zawodnik, którego każde dotknięcie piłki jest piękne dla oka, ale jest to gracz o bardzo dużej determinacji, charakterze i sile fizycznej. Żywec, czy będzie 2-0? Broni Siryk po raz kolejny. No dzisiaj już chyba 10. jego interwencja. Świetnie, świetnie broni bramkarz Sokoła. Rozpaczliwa też interwencja na wślizgu Mikołaja Jerza. Też myślę, że nieco pomogła Sirykowi, bo odcięło to możliwość poniekąd uderzenia płasko Torresowi. Gdyby strzelił płasko, to zostałoby to wyblokowane. No i musiał się w cudzysłowie tylko zająć tą piłką górną Siryk. No i poradził sobie znakomicie.
Pietrzak. Łysiak. Niedokładnie Pietrzak. Teraz szansa. No to musi być żółta kartka dla Pietrasa. Już wyciąga sędzia kartonik dla zawodnika Wieczystej. Pewnie to za chwilę zobaczymy. Łukasz Pietras z numerem 90. Żywiec, też dużo dzisiaj kontaktów z piłką, aktywny jest były zawodnik Zagłębia Lubin, ale nie przekuwa się to póki co na zdobycze bramkowe. Teraz utrzymują się przy piłce na połowie rywala zawodnicy Sławomira Peszki. Dobrze to wygląda, będzie szansa dla Mulena, jednak nie. Torres, Jankowski, prawa strona boiska, tam jest Faworow. W pole karne główkuje Jankowski, a więc specjalność zakładu, można powiedzieć, no bo uwielbia uderzać z powietrza ten zawodnik. Tym razem ten strzał oczywiście zbyt lekki. 33 lata Macieja Jankowskiego, Ruchorzu, Wisła, Kraków, Piast Gliwice, RK Gdynia, Stal Mielec. W tym sezonie 5 goli, 1 asysta. Pietras, lewa strona, bo on raczej nie jest dynamicznym graczem, takim lubiącym rajdy w bocznych sektorach. 300 meczów ponad Jankowskiego w Ekstraklasie, 63 bramki. Czekał zawodnik Legii Warszawa na to, by zagrać wzdłuż linii i pachniało stratą, ale ostatecznie z autu rozpoczną goście. Kolejna zmiana w zespole gospodarzy. 78. Opuszcza plac gry Paweł Oziębło, opuszcza boisko też Bartłomiej Kiełbasa. Chyba zły jest na sędziego, takie mam wrażenie, Kiełbasa. Cygan nie ma zgoła w miejsce tych dwóch graczy. Wobec Kiełbasa i Oziębło out, natomiast in Cygan i Mazgoła. Tak to wygląda, jeśli chodzi o personalia. No wszystko, co ma najlepsze, rzuca do boju trener Robert Chmura. Nie ma na co czekać. Ostatni dziś przed nami.
Pole karne, ale tam nie ma żadnego z partnerów. Ma zgoła 20 lat. Wychowanek SMS Łódź. Szóste jego spotkanie w tym sezonie. Natomiast Cygan, 19 lat, młody, wypożyczony z KSTŁK Stalowa Wola. Do Sokoła wcześniej grał w Resowi, Polonii Przemyśl i Puszczy Niepołomice. Mateusz Cygan. Wciąż 1-0 po golu Faworowa. Przypominamy o jedynej bramce. No i zobaczymy, czy w ostatnich minutach tego meczu zobaczymy jakieś drugie trafienie. Dobra piłka przed bramkę, ale tu pewnie znowu Siryk. No będzie sobie mógł troszeczkę pluć w brodę Siryk, bo on zagrał naprawdę dzisiaj kapitalny mecz, bez względu na to, jak się to zakończy. Może być z siebie zadowolony bramkarz Sokoła. Tak indywidualnie, no ale zawsze to gdzieś tam jest przyćmione przez wynik drużyny. No, jeżeli przegra dzisiaj Sokół, to też myślę, że będzie trochę szkoda z perspektywy gospodarzy, bo Wieczysta dzisiaj jest do ukończenia. No, czasami są takie spotkania drużyny żółto-czarnych, że szybko wpadają 2-3 gole i nie ma co zbierać. No tutaj wciąż ten wynik spotkania jest otwarty. Wciąż tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć. No i na pewno też szkoda właśnie z perspektywy gospodarzy, no odnośnie tych sędziowskich decyzji. No będę o tym powtarzał i przypominał, ale w mojej opinii sędzia tutaj no, miał spory wpływ na przebieg tego spotkania. Oczywiście nic nie sugeruję, po prostu stwierdzam, przedstawiam swoją optykę na to, co się wydarzyło. No bo i ten rzut karny delikatny, i przede wszystkim, w zasadzie ich brak, no powodują, że Wieczysta wciąż gra w pełnym składzie i prowadzi w tym spotkaniu. Przerzut na lewą stronę, teraz więcej nieco sił mają ci zawodnicy ofensywni w drużynie niebieskich strojach. Może jakiś dribbling, może jakiś wygrany pojedynek, przez któregoś z tych młodych graczy Sokoła będzie tutaj decydował. Ale czas się kurczy, jest już 83 prawie minuta. Skała poturbowany przez Jankowskiego, no ale to jest twardziel, to jest zawodnik naprawdę taki niepoddający się, nie rezygnujący nigdy, walczący do ostatniej minuty na boisku o każdy jego metr. No, może to ta sytuacja. Daleki wrzut piłki z autu nam się szykuje. Oczywiście jest tam Kwacz Reliszwili. Był też Oskar Mazgoła. Dość wysoki jest to zawodnik. Postawny. Może tutaj przy stałych fragmentach gry też powalczyć o piłkę. Zapielak, Żywec. W następnej kolejce Sokół zagra na wyjeździe w Chełmie. Trudny teren. Natomiast Wieczysta zagra
u siebie z Podhalem. No, tutaj raczej problemów być nie powinno, chociaż oczywiście to tylko na papierze. O godzinie 12, 21 października, no, Podhale w fatalnej dyspozycji, strefa spadkowa, no, to naprawdę jest niespodzianka, biorąc pod uwagę kadrę, jaką dysponuje ten zespół. Może nie jest to kadra na walkę o awans, ale no bez przesady, też nie jest to kadra na to, by z tej ligi spaść. Zmiana trenera, jak widać, nie poskutkowała, ale zostawmy Podhale. Skupmy się, co w Sieniawie, ostatnie 5 minut przed nami. Łysiak, lewa strona, Bapietrzak, pewnie Sirek. Faworowa przy linii bocznej. No i myślę, że to będzie kolejna taka sytuacja, gdzie Sokół będzie wrzucał piłkę daleko w szesnastkę. Zawiesina na kwacz Freliszwilego. No pomysł był taki, by zgrać piłkę do środka. A to jednak nie kwacz Freliszwili. Przepraszam serdecznie, ale no podobnie nieco są fizycznie. Ma zgoła nie grać z numerem 10. Nawet ten sam kolor obuwia. Takie ni to różowe, ni to pomarańczowe, świecące buty. Obaj wysocy, obaj nieco dłuższe włosy. Także serdecznie przepraszam za tą pomyłkę. Ale tutaj ma dwóch takich zawodników ofensywnych o podobnej charakterystyce, trener Robert Chmura. Myślę, że też jest opcja w kolejnych spotkaniach zagrać na taką dwójkę z przodu. Myślę, że też to jest ciekawa, to byłaby ciekawa taktyka personalna. Ale wiadomo, no raczej niezwieczystą na dwóch napastników, bo to mogłoby się skończyć źle. Tutaj nie ma, myślę, co kombinować w takich spotkaniach z jakimś bardzo ofensywnym ustawieniem, ale Wieczysta idzie po drugiego gola. Czy to się uda? Łysiak, ale spalony. Beznadziejnie tutaj Torres. No, też powiem szczerze, nie rozumiem tego, jak taki zawodnik, bo dostający takie potężne pieniądze, no może nie przypilnować się w tak łatwej sytuacji bez przeciwnika linii spalonego, gdzie sędzia asystent dosłownie metr za nim. Chodzi z boiska w drużynie Sokoła Batuszyn. Schodzi Żywec w drużynie Wieczystej. Numer 20 na niebieskiej koszulce, a więc Lucjan Frydrych melduje się na placu w drużynie Sokoła. Napastnik 2003 rocznik, sprowadzony z izolatora Boguchwała, wcześniej Jagiellonia Białystok, Karpaty Krosno. Z tego spotkania w tym sezonie, ale bez zdobyczy bramkowej, no i na sprawa, że rozegrał 186 minut, więc to po prostu wchodził na końcówki. Karol Danielak z kolei wszedł na boisko w Wieczystej, a opuścił plac. Sasza Żywec, jak już wcześniej wspominał. Karol Danielak, 32 lata, doświadczony zawodnik, urodzony w Jarocinie, widzę w Podbeskidzie, Arka, Zawisza, Pogoń, naprawdę sporo klubów w karierze. No i też tym doświadczeniem chce wzmocnić trener Sławomir Peszko swój zespół w końcówce. Niebawem ostatnia minuta regulaminowego, podstawowego czasu gry. Thank you.
pierwsza piłka od Sapielaka, ale tutaj bez specjalnej historii i wracamy zapewne na połowę wieczystej. Daleki już wykop Siryka, bez żadnych kombinacji. Trzeba tą piłkę jak najszybciej przetransportować na połowę rywala pod bramkę. No i to się udaje bardzo szybko, w zasadzie w przeciągu kilku sekund. Akcja z pod bramki Siryka przeniosła się praktycznie pod bramkę wieczystej. Tutaj nie najlepiej to przegłówkował Pazdan na tę własną głowę w zasadzie. No i potem ewidentnie przytrzymał kwaczereli Szwilego i tutaj dał pretekst tak naprawdę sędziemu do podyktowania rzutu wolnego w całkiem przyjemnej odległości na to, by dobrze dośrodkować, by zarotować tą piłkę w światło bramki. No i spójrzmy, jak tutaj zagra to Czajkowski, niezbyt udanie jeszcze, no, takie nożyce, ale powiem szczerze, też nie rozumiem za bardzo zawodników, dlaczego nie dośrodkują w światło bramki, to jest naprawdę spora różnica na plus drużyny atakującej. Jeżeli piłka leci w światło bramki, to bramkarz zawsze jest w opałach, a tutaj można się przesunąć, można lepiej zasekurować, no, ale cóż. Taka decyzja Czajkowskiego, może nie tyle decyzja, co po prostu wykonanie. Paweł Łysiak z numerem 29. Zawodnikowi ekipy gości dziękuję za występ. Wchodzi Łysiak, myślę, że całkiem niezły jego występ, był aktywny. Sławczew, w jego miejsce były zawodnik Lechii Gdańsk na końcówkę. 3 minuty sędzia doliczył, a więc bardzo niedużo. Minuta już prawie upłynęła. No i faulowany znowu kwaczereli Szwili przez Pazdana. Żółta kartka dla Michała Pazdana. I w końcu jest kartka czerwona. To będzie gra w niedowadze liczebnej, jeśli chodzi o zespół wieczystej. Powinno mieć to już miejsce wcześniej, ale dopiero w doliczonym czasie gry. Pazdan usunięty z boiska, zobaczymy powtórkę zapewne tej sytuacji. No i zobaczmy, czy tutaj Sokół dopnie swego. Ostatnia już minuta doliczonego czasu gry. Znowu Czajkowski, tym razem nieco lepiej. Znowu na dalszy słupek. Jest tam Pietrzak. Nie ma zagrania ręką. Skała jeszcze. Ostatnia szansa, ale zepsuta przez graczy Sokoła. I tutaj wieczystej raczej już nic się nie stanie. Jeśli możemy, to zobaczmy jeszcze raz tę sytuację z Pazdanem. Tutaj się rzucił jak do basenu Michał Pazdan. Jeszcze ręka, no, ewidentna. Druga żółta kartka. Sekundy tego spotkania. Jeszcze sędzia pozwala grać. Nie ma faulu. Będzie jeszcze jedna okazja. Jeszcze jedna szansa na wrzucenie piłki przed bramkę Błażeja Sapielak. Za tydzień Sokół wyjedzie do Chełma, gdzie zmierzy się z miejscową Rubianką. Natomiast tutaj na tym stadionie spotkamy się 29 października i wtedy to rywalem Sokoła będzie podwalenowy targ, początek meczu 14.
Ostatnia akcja tego spotkania. To już możemy powiedzieć z pewnością. Poszedł oczywiście Sirek, który dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi pod pole karne. Błażeja Sapielaka, 95. minuta. Piłka zawieszona, mocno wysoko, Sapielak nie najlepiej! Zawodnicy Sokoła Sieniawa wyrównują stan meczu. Co tutaj się dzieje, proszę Państwa? Niesamowita sytuacja. No i można powiedzieć, że ta też czerwona kartka Michała Pazdana była brzemienna w skutkach, bo no bo być może tego jednego zawodnika brakło. Remis ratuje Sokół Sieniawa w meczu z Wieczystą. No i niech pocieszeni wszyscy zawodnicy na ławce rezerwowych, również Żywec schodzący do szatni. Co tutaj się wydarzyło? No niesamowita sprawa. Jeszcze Sapielak dyskutuje. Zobaczmy jeszcze raz. Możemy nieco szybciej tutaj tą powtórkę zobaczyć, bo ta piłka będzie leciała i leciała. No trochę gdzieś tam przeszkodzona Sapielakowi. Kto ostatecznie tą piłkę wepchnął do bramki? Może jeszcze raz się uda to zobaczyć, bo niesamowita ta sytuacja. Ależ numer. Marcin Kaczor zdobywa gola. W ostatniej akcji tego spotkania. Coś niebywałego. Sirek bohaterem również, to należy podkreślić. No i cóż, proszę Państwa, dziękuję Państwu za to. Ten spędzony czas. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wykupienie transmisji. I cóż, zapraszam na kolejne mecze na platformie Polsport Live. No myślę, że naprawdę kapitalne spotkanie, ta końcówka i ten gol w ostatniej minucie doliczonego czasu to coś, na co było warto czekać. Miłego niedzielnego wieczoru.